symbolu Newtona. Czego? Punkt pierwszy, symbol. Symbol Newtona. I to będzie związane właśnie z kombinacjami. K należą do liczb naturalnych. Czytamy to N po K. I symbol ten rozpisuje się w sposób następujący. Taki wzorek po prostu. N nad K to się równa N silnia. Tam symbol N silnia. Równa się 1 razy 2 razy N. A więc taki mamy wzorek. I zrobimy to jest zbranie. Osoba przyjemna się odzwania, to jest mega pytanie. Proszę siadać. Ile to będzie N o N minus 1? Takie wyrażenia chciałbym, żebyście wyliczyli, upraszczając tutaj odpowiednio, korzystając z tego wzoru. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Rozpisujemy ten wzór. To jest iloczyn od 1 do 5, a to jest iloczyn od 1 do, no to ja poprosić, to u góry zostanie 4 razy. Widzisz to? Tak. Mianownik będzie? No, czyli 2. I jeszcze upraszczamy czwórkę z dwójki. 7 razy 8 razy 1. Widzisz, więc o to chodzi właśnie. Pamiętamy o tym, że to są iloczyny, więc pierwsze czynniki się upraszczają. To jest iloczyn od 1 do n plus 2. Zgadza się? A więc ten iloczyn zawiera się n plus 1. Czyli jakie czynniki zostaną? N plus 1 razy n plus 2. No. Rozumiesz? Tak. No to na to. Czyli to znowu już będzie się równało. To będzie się równało n minus 1 silnia razy samo n. W zależności od tego, jak sobie pogrupujemy. Można to jeszcze inaczej. Można napisać, że to jest na przykład n minus 4 silnia. Każdy próbuje samodzielnie, żeby nie sprawdzić. Silnia, tak. Raz na jeden silnia. Trzy razy. Upraszam, to zostaje sama jedynka, prawda? I teraz jak to